Hej, witajcie. Witajcie w sobotę. Jest godzina 7:20. Jestem totalnie zaspana, ale dlatego, że jadę na Jensen do Oli. Wcześniej rano rzęsy plus laminacja brwi. Specjalnie trochę przeciągnęłam, bo chciałam mieć ładnie, wiecie, zrobione brwi i rzęsy na wakacje, na wyjazd. I w ogóle, wiecie co, rano wstałam, znaczy rano, no przed chwilą właściwie wstałam i się zorientowałam, że zapomniałam wczesy kupić czegokolwiek dzisiaj na śniadanie, więc nie wiem co. No muszę coś zjeść, bo wiecie jak to jest, na rzęsach będę chyba leżeć 2 godziny plus godzina brwi, to macie już 3 godziny. I jeszcze, wiecie, muszę dojechać do Oli, wrócić, to mi nie będzie 4 godziny i po prostu umrę z głodu. Ale muszę. Ja muszę kawę sobie zrobić. Bo jak widzicie, na zakończonym obrazku jeszcze po prostu śpię. Poszłam wczoraj spać, słuchajcie, po 1:00. Mówiłam wam w wcześniejszym vlogu, że jak pójdę o 1:00 spać, to będzie dobrze, więc no nie jest jakoś bardzo źle. No ale jest 7:00. Pospałabym sobie, tak wiecie, do 9:00, do 10:00. No ale zobaczcie, jakoś to mało tych rzęs mi zostało. Nie wiem o co chodzi. Muszę się Oli zapytać, czy ja robię coś nie tak, że one sobie tak wypadają. To taka faza wzrostu tych rzęs i po prostu wypadają. One wypadają razem z moją rzęsą, jak sobie patrzę. A jak mi wypadnie taka, gdzie mała kępka. Dobra, krem z filtrem dzisiaj, bo jest ładna pogoda, więc obowiązkowo. Tym bardziej, że jadąc na rzęsy nie będę za bardzo się, wiecie, malować. Nakładnę się jakichś pudrów, bo i tak potem jeszcze rzęsy, znaczy te, no, rzęsy, brwi. Więc bez sensu. Potem wyjdę, wiecie, jak panda, bo wszystko będzie, wszędzie będzie podkład, a tu będzie takie, wiecie, zmyte. I tak myślę sobie tutaj to śniadanie sobie zrobić. Może, o, wiem co sobie zrobię, koktajl sobie zrobię. Mam mleko, mam te mrożone banany jeszcze. Chyba mam jeszcze resztkę białka. O, to jest dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, idę sobie zjeść to śniadanie, czy zrobić. Wypić kawę przede wszystkim, żeby się obudzić. I spadam, słuchajcie, na te rzęsy. Także widzimy się już z nowymi rzęsami, z nowymi brwiami. Także do później. Hello. O, co tutaj się dzieje? Spodowanie. Prasowanie. Prasujesz? No. Ojejku, jak ci się podobam? Piękne. Nowe rzęsy. Trochę mocniejsze. Tak, słuchajcie, a to nasz przepiękny bałagan pakowania w tle. Byłam, słuchajcie, jeszcze też w Rossmanie. O, tu się oczywiście sukienka jeszcze suszy. I tak to u nas wygląda. O, zaraz coś wyleję. Zostawiam was na chwilę tutaj. Oczywiście będę teraz przez chwilę takim Angry Birdsem. Czyli będę mieć... No chodź tutaj, misiu. Chodź, pani da nagrodę. Chodź, chodź, przystojniaczku. No chodź. Pani cię wczoraj wykąpała, jak teraz ładnym pieskiem. Chodź się pokaż. No, chodź tu do mnie. Chodź tu, chodź. Kto tutaj jest takim piesiurem ładnym? No, buziaki, stęskniłeś się? No, powiedz cześć wszystkim. Taki pachnący jesteś, misiu, tak? Dobra, koniec tych buziaków. No, więc przez chwilę będę takim, wiecie, Angry Birdsem, jak to zawsze. Zaraz po laminacji z farbką. Ale jestem totalnie bez makijażu, tak wam rano mówiłam, jeszcze na śpiocha, że nic się nie maluje, nic nie nakładam, bo to w ogóle nie ma sensu. I zrobiłyśmy troszeczkę takie mocniejsze rzęsy na wakacje, ponieważ też nie mam, wiecie, jakoś za bardzo w planach się malować na wakacjach. Ktoś stuka. Więc też tak pomyślałam, że może będą jakoś tak lepiej wyglądać. Też trochę się martwiłam, wiecie, jak z wypadaniem na wakacjach, wiecie, olejki do opalania i tak dalej, więc dlatego tak mówiłam, Ola, zróbmy trochę mocniejsze. I powiem wam, że trochę się obawiałam, ale jak oczywiście wstałam, zobaczyłam się w lusterku, to mówię, wow, super. Tak trochę, wiecie, za mocno mi jest przez te brwi i rzęsy i bez makijażu. Ty jadłeś coś w ogóle, Michał? Tak, bo co?
Okej, ja bym sobie kawę zrobiła, bo ja jestem po prostu dzisiaj jakaś taka poddenerwowana też tym wszystkim, że mi właśnie Michał pisał po drodze. Na spokojnie, mamy cały dzień, zdążymy. Ale wiecie, potem jest tak, że na spokojnie ten czas gdzieś jednak ucieka. A ja na 9 byłam u Oli. Mamy godzinę którą? Czas operacyjny? 13. Tak? Dobrze patrzę? Coś mi się zawiesił telefon. Czy... Telefon tylko... O. No, już jest 25 po pierwszej. Więc szybka kawa. Michał kończy prasowanie. Ja też się jeszcze muszę doprasować. On tam doschło parę rzeczy. I pokażę wam, co pakuję, co zabieram ze sobą. No i byłam jeszcze w Rossmanie. Popatrzeć, co jest. I słuchajcie, kupiłam jakąś taką pastę wybielającą, coś takiego. Zawsze mam tą białą perłę, jestem z niej zadowolona. Ale to była też w promocji, w dobrej cenie, więc... Więc coś takiego kupiłam. Kupiłam sobie też szczoteczkę, słuchajcie, bo ja mam tak wrażliwe zęby, znaczy dziąsło właściwie, że ja muszę mieć bardzo taką delikatną i małą szczoteczkę. Nie lubię takich, wiecie, dużych szczotek twardych albo średnich, ja muszę się po prostu miękką. I ostatnio miałam taką z drewnianą rączką, tylko to był chyba Jordan i taka średnia była. A teraz kupiłam coś takiego, zobaczcie, z taką tęczową, z tęczowym włosiem. Szczoteczka bambusowa, dorośli miękka. Także mam nadzieję, że mi się sprawdzi, bo nie, ze szczoteczką to nie jest tak hopsio. Kupiłam Michał też jakieś dwie bułeczki, bo tam obok była piekarnia, wiesz, jakby co? Także dwie bułeczki. No, wiecie, jakieś takie rzeczy pierwszej higieny, że tak powiem, takie patyczki wzięłam, co też się przyda. Jak makijaż czasem robię, to używam. Dobra, i co ja tu jeszcze mam? Kluczyki od auta wrzuciłam. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jestem w jakiejś takiej starej koszulce w sportowym staniku, bo już nie chciałam sobie, wiecie, brudzić, bo już popakowane mam wszystko. Nie wiem, pamiętacie, zawsze tak gdzieś się jeździło na kolonie na przykład, albo na jakieś właśnie wakacje. To wszystko wyprane, już takie gotowe do spakowania i się chodziło w takich, wiecie, najgorszych rzeczach, które się ma, byleby już nie brudzić i nie musieć prać po prostu tych, które chce się wziąć na wyjazd. U nas tak przynajmniej zawsze było. Wzięłam też, słuchajcie, jakiś nowy żel pod prysznic z Isany. Oil and Lemon. Coś takiego. Powiem wam, że przepięknie to pachnie. Tak właśnie cytrynowo. Taka cytryna z trawą. Fajnie, jakby trochę... Miętą? Tak orzeźwiające. Będzie fajne na taki prysznic, wiecie, po plaży, na schłodzenie. Wzięłam też te płatki, bo są całkiem spoko. Cały czas mi piszecie, że żeby sobie kupiła te płatki różane z Chemisz. Chemisz? Nie wiem, czy dobrze teraz mówię, ale wiem, które. I miałam sobie, słuchajcie, zamówić, ale tak jak mówię, czas mi się skurczył. I potem w czwartek albo w środę nawet pomyślałam sobie, Michał, chodź tu szybko! Robak! Patrzcie na to! Uciekł. Nie, on tam ucieka! Uciekł! Jest za szafką! Nie, ja się wyprowadzam! Wiesz co, miałeś przyjść szybciej! Jak szybciej? No szybciej! Ja się boję takich rzeczy! I co teraz? Jakaś stonoga! Nie wiem, czy zdążyłam wam nagrać. No u nas to tak właśnie wygląda, nie? Zauważysz tutaj... Michał! No. Bierz go, bierz robala. Nie do łóżka, tylko robala. Jak coś, to ja stąd uciekam, słuchajcie. I co ja mówiłam? Aha, to czas sobie chcę dotknąć te brwi, a nie mogę. Nie wiem, co mówiłam, właśnie o tych płatkach pod oczy. Ale już mam teraz taką fobię, że coś zaraz tu będzie po mnie chodzić. Że w czwartek albo wsiadę się... O, już jest! Nie! Łap ją! Ja. Weź! Dobra, więc co? Wracam po raz kolejny do tematu płatków i tego, że się nie wyrobiłam. Chciałam w środę zamówić płatki, a potem stwierdziłam, że po prostu one mi nie zdążą dojść, więc nie zamawiam. Więc wzięłam takie z Isany. Kokosowe i takie aloe vera. Coś takiego.
To już miałam i bardzo, bardzo fajne są te płatki. Widziałam też takie małe opakowanie chusteczek nawilżonych, takich dla dzieci. Wiadomo, jedziemy z pieskiem. Tak patrzę, czy nic tutaj nie ma. Więc też w razie w jakichś przygód, nawet dla nas, wiecie, czasem po prostu przetrzeć dłonie, to wzięłam taką małą paczkę nawilżonych chusteczek na drogę i wzięłam sobie coś takiego, żel do mycia twarzy, osuwa makijaż, filtry słoneczne i zanieczyszczenia z całego dnia. Twarz, oczy, usta, stołpy, Urban Garden, coś takiego wzięłam i to było w tych miniaturkach w Rossmanie. Taupa mini, wiecie, na tej takiej półeczce, gdzie macie kosmetyki w tej mini wersji na jakieś podróże, wyjazdy, bo ja mam ten taki duży z pompką, że mam go w sumie połowę i stwierdziłam, że wzięłabym coś mniejszego, bo nie mam żadnych miniatur. Wszystko, co biorę, biorę w pełnowymiarowych opakowaniach, jeżeli chodzi o kosmetyki. Raz, że obawiam się, że na 2 tygodnie mogłabym się martwić, że takie miniatury mogłyby mi nie starczyć, a dwa, no że nie będę, wiecie, teraz wydawać drugi raz pieniędzy i kupować wszystkiego tylko w wersji mini, to żebym wolała sobie kupić chyba jakieś takie małe buteleczki, po prostu sobie poprzelewać, ale nie mam takiej potrzeby, myślę, że się spokojnie zmieścimy. No i uległam pokusie, kupiłam macę. Kto z Was lubi macę, dajcie znać. Czy ja już włożyłam kapsułkę? Nie wiem, dobra, ryzykuję. Robię kawę, bo już teraz nie wiem, czy włożyłam kapsułkę, czy nie. Dobra, kochani. Idę sobie przede wszystkim wypić tą kawę, bo tak rano wystartowałam, to nie zdążyłam nic. Po drodze jeszcze dodam pizzerinkę, więc idę się... Michał mówi, aha. Idę się pakować już powoli. No, jeszcze wam pokażę, co ze sobą zabieram. No i tak, dobra, rozłączam się i widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, już sobie tak mniej więcej poukładałam tutaj wszystko, co zabieram. No i tak wam na szybko pokażę po kolei. Oczywiście ten mój kapelusik, który kupiłam w Reserved. Kapelusik z tego roku, więc jeżeli właśnie coś w ten deseń szukacie, to są w Reserved. I fajne są, ponieważ to nie jest wiklina, tylko to jest tak jakby na szydełku zrobione z włóczki. Bardzo fajny i bardzo przewiewny, już go testowałam. Tu mam to pareo, które zamówiłam z Sinseya. Tu sobie ułożyłam stroje kąpielowe. Biorę 4 stroje, te z H&M, czyli te 2 nowe bikini, które Wam pokazywałam we vlogu. No i te 2 stroje, czarny i taki w panterkę z tamtego roku, a ten już ma chyba 3 lata. Bardzo fajne są te stroje. To jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam Was do wcześniejszych vlogów, w których pokazuję te bikini. Tu mam przygotowaną bieliznę, także wiecie, biustonoszę, więc nie będę tutaj może za dużo się rozwodzić na ten temat. Piżamki tu mam 2, jeszcze jedna mi się suszy na suszarce, biorę 3 piżamki. Mam nadzieję, że mi wystarczą. Mamy też klimę w pokoju, podejrzewam, że będziemy spać w klimie, więc spoko. No i tutaj mam t-shirty, które zabieram ze sobą, t-shirty, właśnie tutaj też mam shorty przygotowane i co, biorę też taki kombinezon, on też jest z Reserved i też już ma kilka lat, bardzo go lubię, krótkie spodenki, tutaj góra jest taka, wiecie, na ramionczkach, o, coś tutaj źle złapałam, o, taki na ramionczkach, fajne kolorki, taki ściągany w pasie i on jest co prawda taki sztuczny, poliestrowy, ale jest bardzo przewiewny i bardzo fajny na upały, więc go ze sobą też zabieram. No i tak, biorę jeansowe shorty, takie klasyczne, 2 pary takich shortów dresowych, to są shorty z H&M, kupiłam je w tamtym roku, jak jechaliśmy nad morze i fajnie mi się sprawdziły, takie na sznureczek. Taka nogawka, wiecie, na półokrągło, bardzo, bardzo fajne i też taki dosyć cienki materiał na upały, super. No i tutaj mam te shorty z Sinseya, które Wam pokazywałam, czyli te takie cieniutkie a la jeans, te w panterkę i lniane, więc takie typowo na upały. Tutaj jeszcze sobie też wzięłam kilka koszulek na ramionczkach, te, które mam. No i te t-shirty. I słuchajcie, chciałam Wam też jeszcze pokazać ten t-shirt, jest taki jakby lniany. Jego kupiłam w H&M w tamtym roku. Są super. Zobaczcie, one są takie trochę przezroczyste, ale jak zawieje wiatr w taki upał i tak przewieje, to jakbyście po prostu były, no wiecie, nago.
Bez niczego. Naprawdę bardzo fajne. Już teraz nie, ale po powrocie sobie zobaczę, czy są w innych kolorach, jakiś biały albo czarny, taki klasyczny bym sobie wzięła. Wtedy był ten jedyny gdzieś tam na wyprzedaży. Pamiętam go przed Pragą kupiłam w tamtym roku, więc chyba jakoś to było w lipcu. Bardzo fajne t-shirty. No i biorę sukienki. Biorę tą sukienkę, uwielbiam ją, to jest sukienka też z H&M. Ma taki przepiękny print cytryn, liści, to jest takie lniane. Bardzo, bardzo fajna sukienka, właśnie też na upały, super jest. No i tak, tą Sinseya, pamiętacie na mnie, że my wam, was się pytałam, czy zostawić, czy nie, ponieważ ona ma dość mocno głęboki dekolt, ale właśnie na takie wyjazdy wakacyjne, dlaczego nie? Tą na ramionczkach też sobie wtedy zostawiłam, więc też jedzie. Ze mną też fajnie będzie pasowała do tych neonowych paznokci. Ta jest taka mega luźna, taka właśnie, wiecie, można jeść pizzę, owoce morza i się nie martwić. Nie no, żartuję, ale taka właśnie jest fajna, zwiewna i tak jak mówię, nawet jak dotykacie ten materiał, to on już jest jakby taki zimny. One naprawdę tak fajnie chłodzą. Tu jest ta długa sukienka też Sinseya, taka właśnie za, no, nie zakładana, tylko wiązana na szyi. No i tutaj mam tak, jeszcze jedną z Sinseya na ramionczkach, tą czerwoną. Bardzo mnie urzekł ten print i ten kolor tej sukienki. I widzę, że dużo rzeczy jest właśnie w tych materiałach. Właśnie sukienki, spódnice, spódniczki, shorty, jakieś kombinezony. Bardzo ładna jest ta czerwień, w ogóle bardzo ładny jest ten print. Tak mówię, to też jest taki chłodzący materiał. Tutaj mam taką sukienkę z H&M, też z tamtego roku. Góra jest jakby z takiej gumy szyta. No i długo, ona jest taka troszeczkę, ja wiem, do połowy łydki dla mnie. To już jest taki bawełniany, sztywny materiał, więc już nie jest taka, wiecie, zwiewna, chłodząca jak te Sinseya, ale też w tamtym roku w lato, w upały w niej latałam i naprawdę bardzo fajna. No i biorę te trzy topy Sinseya na ramionczkach. Także, tak jak widzicie, większość moich outfitów będzie Sinsey. Naprawdę przepiękny jest ten haber, nie mogę się na niego napatrzeć i nie wiem, czy sobie jeszcze jednej tej habrowej nie kupię, bo one bardzo ładnie leżą. No i potem możemy naprawdę wykorzystać to i pod sweterek, pod marynarkę. No wiecie, to nie jest tak, że kupicie top na ramionczkach na lato i potem już będzie, nie wiem, wisiał w szafie cały rok. Tylko naprawdę można go ubrać do wielu fajnych stylizacji. Jesienią, zimą, wioską, po prostu, czy to pod ramoneskę, pod jeansową katanę, tak pod sweterek, pod cokolwiek. Więc taka trochę całoroczna rzecz, a ostatnio właśnie lubię takie całoroczne rzeczy. No i tak, i mam zamiar się spakować do tej walizki i mam nadzieję, że chociaż jedną trzecią tej walizki zostawię wolną dla Michała, albo po prostu dopakuję łącznie, nie wiem, z butami, z jakimiś, nie wiem, co tam jeszcze bym w sumie wzięła. No więc tak to wygląda. No wiadomo, jak sukienki wiszą na wieszaku, to wygląda jakby ich było dużo, ale one są takie bardzo cieniutkie, więc jak je poskładam, to będzie na pewno mniej miejsca. No to wszystko biorę. Aha, tam jest jeszcze ta moja sukienka czarna z Sinseya, teraz którą zamówiłam, tą długą. Jeszcze jej nie mierzyłam, więc muszę ją przymierzyć, czy jest na mnie dobra. I dopiero wtedy będę podejmować decyzję, bo jeżeli będzie za mała albo nie będzie leżała, to po prostu zostanie tutaj w domu, oddam ją po powrocie, bo na zwrot macie 30 dni, przypominam wam, z Sinseyu. No i tutaj jeszcze się suszy pranie, tutaj Edunia kocyk też wyprany. Tam mam jeszcze taką jedną sukienkę, takie kimono i zastanawiam się, chyba też ją wezmę. Jest taka bardziej elegancka, ale może jakaś randka. Tam mam jeszcze t-shirt do poprasowania, tam mi się suszy jeszcze jeden t-shirt. A i takie dwie sukienki, które raczej też z przeznaczeniem na strój, na plażę do latania. No i piżamka mi się suszy. Zobaczcie w ogóle, jaka dzisiaj jest przepiękna pogoda. Nie jest jakoś super ciepło, ale jest taka pogoda, słuchajcie, jak nad morzem. Jest czyste niebo, w słońcu jest mega upał, ale w ogóle tego nie czujecie, bo strasznie wieje, taki zimny wiatr, że jak tak zawiało, to aż mi zimno było, mimo że jestem dzisiaj, wiecie, w długich dżinsach i w koszulce z krótkim rękawem. Także pogoda dzisiaj jest przepiękna. No i zobaczcie tutaj, cały czas zgubiliście mój kwiat, także muszę go też ogarnąć i podejrzewam, że jak wrócimy, zobaczcie jaki łysy, to już tutaj za dużo liści nie zostanie. Nie mam pojęcia, co mu się podziało, zrobiłam wszystko, co mówiło Google i co mi radziłyście.
może złapał jakąś chorobę i nie da się już tego, nie da się po prostu nic z tym zrobić, nie wiem, nie mam pojęcia. Bałam się też o tego Beniamina, który stoi w sąsiedztwie, że tak powiem, fikusa, ale jemu nic nie jest, wszystko jest ok, rośnie, zobaczcie, jak ładnie rośnie, go kupiłam, to był taki dotąd, także ładnie, ładnie rośnie. No i tak, kochani, musimy ogarnąć tutaj ten bałagan, pakowanko. Tutaj jeszcze będę prasować, tu też jeszcze Michał ma rzeczy do prasowania. No i chyba otwieram tą walizkę i pakuję. Zobaczymy, ile mi zajmie miejsca. Ale mam takie uczucie, że to, co biorę, to jest słuszne, że to nie jest żadna przesada. A pojadę chyba w długich leginsach, koszulkę na ramionczkach i bluza. I po prostu jak będzie mi ciepło, to sobie ściągnę. Wezmę sobie też jakieś shorty na przebranie. No i tak. Dobra, pakuję to do torby, zaraz zobaczymy. Czy zostanie jeszcze miejsce dla Michała? Słuchajcie, stał się cud. To jest cała nasza walizka. Tu Michał się spakował, a ja spakowałam się w jedną część walizki, czyli w połowę. Wszystko to, co Wam pokazywałam, jeszcze dorzuciłam dwie sukienki, dorzuciłam tutaj ręczniki, bieliznę. I co? I piżamkę tą, która się suszyła, także powiem Wam, że jestem dumna z nas. Naprawdę przemyślane pakowanie, typowo pod upalne, chorwackie wakacje. I co? Aha, biorę jeszcze taką torbę, słuchajcie, mam torbę w taką fajną, plażową Here I Wear Beach Club 2022, więc taką plażową torbę, ale wiecie, wezmę teraz też ze sobą takie potrzebne rzeczy z uwagi na to, że będziemy mieć ten jeden nocleg w Zagrzebiu, wiecie, żeby nie wypakowywać walizki z samochodu, tylko wszystko sobie tutaj spakuję, jakieś rzeczy na przebranie, na tą jedną noc, więc a potem się w Chorwacji, wiecie, przyda na ręczniki, na plażę czy na jakieś zakupy. No i teraz tak, żeby nie było, Edunio też bierze chociaż jedną bluzeczkę w bananki, że też wakacyjny klimat. Byliśmy, słuchajcie, jeszcze na jakichś takich szybkich zakupach i zaczęłam wyciągać wszystkie moje japonki i chciałam jakieś takie japonki, wiecie, takie do latania wygodne i zobaczcie, kupiłam takie hawajansy w half price i powiem Wam tak, co ja, Duńcia, przyszedłeś zobaczyć? Podobają Ci się? chciałam ogólnie hawajansy sobie kupić albo z, nie pamiętam, jak się nazywa tamta druga firma, nieważne. Chciałam coś takiego bardziej neutralnego w jednym kolorze i to jest rozmiar 39-40, czyli tutaj ten europejski 41-42 i w tym rozmiarze te hawajansy były, nie wiem, no chyba z 10 różnych kolorów, takich, które też mi się bardzo podobały i albo były za duże, albo były za małe i tylko te jedyne były na mnie dobre, ale powiem Wam szczerze, że były też najwygodniejsze, bo one mają jakby taką mega miękką piankę i jak chodzicie, to jakbyście chodziły po jakiejś chmurce, są takie śmieszne. Boże, jaki to jest motyw, Michał, jak to się nazywa? Proszę? Nie, jak się ta bajka nazywała? O, Simpsoni właśnie, czy Simpsons, Simpsoni, ale naprawdę powiem Wam, że spoko, spoko wyglądają i są naprawdę wygodne. O, w sumie od góry nie widać w ogóle, że tam są jakieś Simpsoni, także takie hawajansy sobie kupiłam. Oczywiście najwygodniejsze klapki, kubotki z Biedronki też biorę. Pamiętacie, w tamtym roku miałam takie miętowe, a w tym roku kupiłam sobie takie różowe. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam kuboty. No więc tak, to sobie jeszcze dopakuję i dopakuję sobie buty. Tutaj mam przygotowane okulary, mamy, wiecie, uchwyty na telefony, wszystko przygotowane. Ja Wam się nie pokazuję, bo ja mam, słuchajcie, farbę na włosach i właśnie sobie farbuję odrosty, więc jak już zmyję i się ogarnę, to Wam się pokażę. No a tutaj sobie dla relaksu otworzyliśmy po piwku już, chillujemy, mamy wszystko praktycznie gotowe. I co tam, mąż, jeszcze działasz? Pracujesz jeszcze. I jeszcze musimy ogarnąć winiety, tak? No i Edunio w ogóle, słuchajcie, zobaczcie, jaki leży przytulony cały dzień, chodzi za nami krok w krok, bo widzi walizki i już się stresuje wyjazdem, ale Edunio, jedziesz z nami, wiesz? No, jedziesz z nami na wakacje, cieszysz się? Hej, słuchajcie, ja już się wykąpałam, umyłam sobie włosy z tej farby, jak wiecie, farbuję sama odrosty, ponieważ jest to
dużo tańsze, a kolor jest praktycznie identyczny jak od fryzjera. Ja znalazłam tą farbę z Joanny, pokazywałam Wam ją kiedyś. Naprawdę spoko to wygląda, więc farbuję sama. I słuchajcie, jestem taka trochę zaczerwieniona, bo właśnie zrobiłam sobie peeling kawitacyjny. Stwierdziłam, że wiecie, jak już taka jestem cała przygotowana na wakacje, to jeszcze przygotowałabym sobie cerę, więc zrobiłam peeling kawitacyjny, więc czuję, że ta skóra jest taka, wiecie, troszeczkę podrażniona. Więc mój ukochany Dr. Yard serum, które po prostu się już kończy i niestety tą pipetką już nie jestem w stanie nic wydobyć, więc na szczęście jest płynne i mogę trochę wydobyć na dłonie. Naprawdę, nakładacie to serum, od razu czuć taką ulgę, zwłaszcza po jakichś takich zabiegach. Super. I zobaczcie, cały dzień w ogóle chodzę dzisiaj bez makijażu i nie wiem, czy też tak macie, ale mam takie wrażenie, że jak tak od rana ta skóra jest bez żadnego podkładu, bez niczego, to ona jest taka jakaś, nie wiem, fajniejsza, ładniejsza. Wsmarowałam się też, że no, kremem z filtrem i mam wrażenie, że troszeczkę tak, wiecie, tutaj trochę na dworze byliśmy, trochę na spacerze z Edem, byłam pranie na balkonie wieszałam i mam w ogóle wrażenie, że mnie trochę słońce złapało na twarzy, więc jakieś takie, wiecie, pierwsze promienie słoneczne. Mówiłam Wam wcześniej, że byliśmy jeszcze na szybkich zakupach. Byłam jeszcze dokupić krem z filtrem 50, taką wiecie, do ciała, bo takiej nie mieliśmy. Mieliśmy tylko 30, jeszcze z tamtego roku też miałam dobre kremy do opalania, więc tylko dokupiłam sobie tą 50. Dobra, serum. No i co? I na twarz nałożę sobie Estée Lauder. Może po takim peelingu też fajnie. Maseczki nie robię dzisiaj, słuchajcie, bo nie chcę nic ciapkać przy tych brwiach. Bo dobrze jest, jak po tej laminacji jednak, wiecie, nie moczymy brwi zaraz w ten sam dzień. Ja też jakoś tak się staram tych rzęs nie moczyć w tym samym dniu, kiedy robię rzęsy. Chociaż wiem, że to jakby nie jest jakieś znaczące. Nie powinno się też nic dziać. Jeszcze krem pod oczy. I słuchajcie, wysłałam Michała do sklepu po lody. Miałam takiego smaka dzisiaj na lody, na coś słodkiego w ogóle. No i tak. Potem sobie wysuszę włosy. Ułożę sobie je już tak fajnie. Mam nadzieję, że mi się nie, wiecie, przez noc od poduszki jakoś tam za bardzo nie odgniotą. Ale rano nie będę ich myła ani układała, bo mamy w planach wstać około 4:00. I wyjechać max o 5:00. Także idziemy tak naprawdę. Zjemy loda, chwilę sobie posiedzimy. Jeszcze Michał był wymienić też euro, wymienić kuny chorwackie, więc no, jeszcze sobie na chwilę usiądziemy, zobaczę, co mam jeszcze dopakować. Muszę jeszcze spakować, słuchajcie, kosmetyki, więc tylko sobie tak, wiecie, zostawię tą kosmetyczkę w łazience, że jak rano wstanę, żeby, wiecie, jeszcze nałożyć tą pielęgnację, którą biorę ze sobą. No i zapnę tylko tą kosmetyczkę. No i tyle. I szybkie ranne pakowanie, w ogóle ułożenie naszych bagaży w bagażniku to będzie jakiś Tetris. Ale chyba się zmieścimy, bo naprawdę jestem dumna z nas, że się tak pięknie spakowaliśmy. I weźmiemy tą dużą walizkę, którą Wam pokazywałam, że się zmieściliśmy z ciuchami. I drugą weźmiemy taką małą walizkę i tam sobie wrzucimy właśnie jakieś klapki, buty, prostownicę, suszarkę. Te kosmetyki wszystkie do kąpieli słonecznych. A w ogóle słuchajcie, kupiłam ostatnio, nie wiem czy Wam pokazywałam czy nie, ale kupiłam taką 30 emulsja do opalania familii dla dzieci i dorosłych. To jest kolastyna i to ma 250 ml i słuchajcie, kupiłam to w Biedronce i dałam za to, nie wiem, 16,90 albo 15,90, na pewno nie więcej. A dzisiaj w Rossmanie, zgadnijcie za ile był ten krem, 31,99. Jak ja to, słuchajcie, zobaczyłam, mówię masakra, bo chciałam tą 50 dokupić i w końcu co dokupiłam? Aha, nie mam tutaj przy sobie. Dokupiłam chyba z ziajki, taką też w sprayu. Dobra, kochani, uciekam na loda, uciekam się już ogarnąć, wiecie, wszystko sobie porobić, wysuszyć włosy i widzimy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że droga będzie spokojna, szeroka i bez żadnych przygód. Także trzymajcie się ciepło, buziaki.